6 listopada w Pruszczu Gdańskim otwarto honorowy konsulat generalny Republiki Turcji. Serdar Davran jest honorowym konsulem tejże placówki. Jak sam podkreśla, podstawowym celem działań jest budowa jak najlepszych relacji między Polską a Turcją. Paszport Republiki Turcji proponował dla mnie jako konsul honorarny generalny Republiki Turcji. Akceptowałem. Obydwa kraj MSZ uzgodnili i dzień dzisiejszy mam 6 listopada. Oficjalnie zaczynam pracować. Siedziba będzie honorowy konsul generalny Gdańsku. Pruszcz Gdańsk będzie nasze biuro i siedziba. Tu będziemy działać. Między obydwoma krajami budować dobre relacje. Najważniejsza kultura, oprócz tego tematu handel i nowoczesnej Turcji pokazać. Zastanawiać może fakt, dlaczego akurat Pruszcz Gdański. Nie ma w tym nic skomplikowanego. O takim rozwoju sytuacji zadecydował szczęśliwy zbieg okoliczności. Zaczęło się od tego, że właściwy człowiek prowadził działalność gospodarczą w naszym mieście. Pan Savran został prowadzić działalność w Pruszczu Gdańskim. Ma tutaj ten budynek, w którym jesteśmy. Tutaj będzie siedziba konsulatu. I po otrzymaniu nominacji było oczywiste, że konsulat będzie w tym miejscu, gdzie na co dzień przybywa. Zapytaliśmy, jakie korzyści przyniesie miastu obecność konsulatu na jego terenie. Fachowej odpowiedzi udzielił nam burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Ja myślę, że to jest prestiż przede wszystkim, prestiż dla miasta, ale też szansa na być może na przykład wymianę kulturalną. Rozmawialiśmy dzisiaj tutaj jakby w kuluarach, być może jakichś wydarzeniach kulturalnych, które moglibyśmy wspólnie promować. Jest szansa jakby dzięki temu konsulatowi, że poznamy bliżej swoje kultury, poznamy się bliżej. Początki stosunków polsko-tureckich sięgają XV wieku. Miejmy nadzieję, że będą one owocne tak jak przez ostatnie 600 lat. Zapraszamy również do obejrzenia. Parada Niepodległości 2011 w Pruszczu i w Gdańsku oraz sonda Jak się żyje w Pruszczu Gdańskim. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.